Aleksandra Barcikowska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Światopodgląd. Już niebawem wiosna, wszyscy na pewno czekamy na tę porę roku i wyczekujemy tego wszystkiego, co wiosnę oznacza. A ja szczerze mówiąc bardzo chętnie powitałabym wiosnę, a właściwie każdą inną porę roku w tym kraju, do którego dziś zabierze nas nasz przewodnik i podróżnik Robert Nawrocki. Dzień dobry, Robercie. Witam. Czy można powiedzieć, że Ekwador to kraj, gdzie wiecznie świeci słońce i jest pięknie? Nie. 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 To nie chcę. Położenie wskazywałoby, tak, ale nie implikuje. Nie. Równik, Ekwador. Nazwa pochodzi dokładnie od nazwy równika i nie kojarzę sobie innego kraju, który nawiązywałby jakby do swojego położenia. Natomiast jest to kraj górzysty. A poza tym klimat nie tworzy tylko położenie na jakby na równoleżnikowe czy południkowe. Jest to szereg czynników, które są zbieżne ze sobą. I w Ekwadorze na równiku naprawdę możesz zmarznąć, niekoniecznie się starając o to, tak? To w takim razie zaczynamy od stolicy, Quito. Quito. I od panoramy. Nie wygrzejesz się w Quito, chyba że spocisz z emocji, bowiem stolica kraju. Położona nie tak daleko równika zresztą. Położona jest w pięknej dolinie sejsmicznej i w pobliżu wulkanów. Więc de facto nie znasz dnia, nie godziny. Aczkolwiek mieszkańcy nie sprawiają wrażenia, żeby tam jakoś specjalnie byli tym przerażeni. Ale nie znam kraju na świecie, czy miasta przy wulkanie, gdzie by mieszkańcy na co dzień myśleli o ewentualności. Bo tak by się nie dało żyć. Nie, wydaje mi się, że to jakaś psychika powoduje, że przestajesz reagować, bo nie widziałam Japończyków zmartwionych tym, że Fujiyama może wybuchnąć. No teraz na pewno Turcy i Syryjczycy będą. No tak, ale za rok zapomną i dalej, no będą dalej będą budować wbrew przepisom, bo te domy tak naprawdę kładły się w Turcji ze względów na łapówki i wiesz, dostajesz pozwolenie na 4 piętra, a potem budujesz 8, bo no ale to swoją drogą. No w każdym razie w Quito nie ma tego problemu, bo praktycznie nie ma wysokich budynków. Teren oczywiście sejsmiczny, ale oni już jakby przywykli do tego i architektura ta stara jest do tego przystosowana, kolonialna. Ale tam się często trzęsie? Jest to wystarczająco, ale nie aż tak kataklicznie. Są gorsze miejsca na świecie. W każdym razie jesteśmy w jednym z najpiękniejszych stolic Ameryki Południowej, bo przepięknie zachowana. Oczywiście klasy UNESCO, cała starówka jest może nie jakaś tam XVIII-wieczna i XIX-wieczna. Najstarsze kościoły to oczywiście mamy XVI-wieczne i szczęśliwie tak jednorodna, że faktycznie dobrze, że ktoś jakby z architektów nie zburzył tego. Nie zburzył tego i nie postanowił jakiś tam występować to wieżowcami. Starówka jest bardzo jednorodna, nawet późniejsze budownictwo jakby wkomponowało się wysokością i przede wszystkim kolorem, bo to jest taki wszechogarniający biały kolor podkreślony błękitem najczęściej. Błękitem, jak w Grecji. Jak w Grecji, tylko że no inna architektura zupełnie. W każdym razie tam by ci się podobało. O, jeżeli lubisz takie prawdziwe starówki z klimatem, to robi wrażenie. Tym bardziej, że nie jest mała, jest to dosyć rozległe miasto. Starówka położona jest jakby pomiędzy dwoma charakterystycznymi punktami. Po jednej stronie jest takie najbardziej znane Panecillo, czyli wzgórze z chlebek to się nazywa. Panecillo to jest chlebek, tak komuś się skojarzyło. I ta góra nazwa cukru jest w Rio, tak, a tutaj tu jest chlebek. Bocheneczek z piękną figurą na samym szczycie. I po drugiej stronie wzgórze z XIX-wieczną, XX-wieczną, piękną neogotycką katedrą del Botto. I pomiędzy tymi dwoma punktami, które bardzo fajnie pełnią rolę punktów orientacyjnych, położone jest w kotlinie miasto, czyli ta starówka. I jest też tablica z ostrzeżeniem. Czy to ostrzeżenie widzisz, sejsmiczne? Nie, właśnie nie sejsmiczne. Ja no, lubię penetrować miasta, powiedzmy tak, jakoś zagłębić się w nie. I kiedy byłem ostatnim razem, sporo lat temu, w Quito, byłem na tym Panecillo, na wzgórzu. Stamtąd jest bardzo ładna panorama miasta. Prowadzą ładnie zadbane, czyste schody i jedyne co, okazało się, że są miasta i miasteczka i u nas tego w Polsce szczęśliwie nie ma. Jak tylko zacząłem iść tymi schodami na górę, jakaś tubylka zaczepiła mnie po hiszpańsku i pokazuje tą tablicę, która jest na zdjęciu. Tam pisze, że turyści raczej nie powinni tędy chodzić.
Ja sobie tak rozejrzałem się w prawo, w lewo, piękny dzień, nikogo, wszystko zadbane, nie jakaś, wiesz, otwarty teren, nie jakieś zaułki. No myślę sobie, no, a, wiesz, w końcu jestem facetem, a nie kobietą. Idę dalej i znowu zaczepia inna kobieta, która pokazuje, że tam w górze to nie za bardzo. Nie? Ja myślę sobie, no kobiety są, wiadomo, bardziej strachliwe, bardziej takie przeraźliwe. Lokalsi wiedzą, o czym mówią. Tak. Ale Polak wie lepiej. Ale jeszcze podszedłem do góry, to jak mi już facet, czy mężczyzna jakiś, muciaczo zaczął pokazywać, że tam na górze to tak, to sobie pomyślałem, no to może jednak twardzielem nie będę, więc mam piękne zdjęcia tak jakby z połowy tego wzgórza, dokąd doszedłem. I pomyślałem sobie, że no generalnie heroizmu nie będę tutaj odstawiał. Ale czy tam jest po prostu niebezpiecznie? Tam jacyś tak, gangsterzy po prostu, są? Tak, po prostu tam nie ma jakby slumsów, ale te Pane Chio jest taką dzielnicą trochę biedy. Rozumiem. I generalnie, i no, białemu turyście mogłoby być po prostu wiesz co, no, niebezpiecznie. Kiedy, ja dlatego się odważyłem tam, bo ja tam byłem na tym punkcie widokowym. Tam jest taki placyk z jeszcze wyżej położonym punktem widokowym. No ale ja tam wjeżdżałem autobusem. Jakoś tak było autobus, bezpiecznie. Może autobus był bezpieczny. No w każdym razie powiedziano mi, że mógłbym po prostu tam nie wyjść stamtąd w ogóle, też by mi nie znaleźli. Czyli to już mówimy naprawdę o wysokim poziomie niebezpieczeństwa. Tak, także no taka ciekawostka, że miasto piękne, turystyczne, a jednak ale zawsze tablica, warto słuchać jak, tak, ludzi, tak, nie ma którzy tam mądrzejszym mieszkają. Od tubylców. To schodzimy? Nie, właściwie nie schodzimy ze wzgórza, bo na wzgórzu jest też Bazylika del Voto. Tak, na drugim wzgórzu. Mhm. Ja te właśnie, co mówiłem, że dwa wzgórza flankują. Na tym bardziej bezpiecznym. Na tym bardziej bezpiecznym, aczkolwiek znowuż całe zagłębie bezrobotnych, znaczy bezdomnych, śpiących gdzieś tam pokotem. Mimo wszystko no jesteśmy w kraju trzeciego świata, tak? Tak nazywasz Ekwador, krajem trzeciego świata. Bo jest. Mhm. Bo jest. My byliśmy kiedyś drugim, teraz jesteśmy pierwszym, a oni cały czas trzymają trzecią pozycję. Widać tą biedę, ale nie na tym się skupimy. Bazylika del Voto, największy neogotycki kościół na kontynencie południowoamerykańskim. Del Voto, to chodziło, to jest państwowa bardziej katedra, Del Voto znaczy głosowanie. Mhm. Czyli bazylika głosowania niepodległościowego i tak dalej. Do dzisiaj ją budują. A. Tak, tak, to gotyckie katedry to miały, widać tradycję jest tylko nie tylko Sagradę Familię cały czas budują. Faktem tutaj jest, że gigantyczny kościół, nie pasujący jakby do historii zupełnie. No ktoś sobie wymyślił, wziął pieniądze, zaprojektował, postawił. A oni budują. A oni budują. Natomiast jest ciekawostka w nim jedna jedyna. Garbulce. Bo do wnętrza można wejść. Tak, można wejść, można wspiąć się, znaczy wspiąć, wjechać windą, no w końcu mamy gotyk już cywilizowany. Z góry piękny, piękny widok na miasto jakby z drugiej strony, więc mamy przynajmniej dwa punkty widokowe. Na samej górze jest kawiarnia w kościele, żeby powiedzmy się kawy kościelnej napić. A natomiast ciekawostką tej katedry są żygulce, czy gargulce, żygulce, czyli system odwadniający. Tak. No bo u nas w średniowiecznych katedrach to najczęściej były jakieś diabły, jakieś potwory, smoki, no takie właśnie ta maszkary. A tam do tego wykorzystano zwierzęta, ale właśnie miejscowe. Mamy pancerniki, mamy igłany, no i to wydaje takie mi się, takie urocze to jest. No to jest bajkowe, że ktoś chociaż pomyślał sobie, moment, dobra, neogotyk, budujemy arkady, łuki. Ale to nie będzie taki do końca neogotyk. Ale to będzie nasz neogotyk, zrobimy gargulce z pancerników. Niech zobaczą. I to jest bardzo fajna rzecz. Mówiłeś już dużo o Quito, o tym, jaką piękną ma starówkę, a w centrum też znajduje się pomnik lwa. Niepodległość tutaj tak, jest. No, w zasadzie w każdej stolicy południowoamerykańskiej jest Plaza de Armas, czy Plaza Central, czy plac główny, bowiem jak już wspominałem, miasta nie zakładano spontanicznie. One były planowane odgórnie, zatwierdzane w Madrycie. No i plan był zatwierdzany wtedy, kiedy spełniał normy ISO, tam jakieś tam 9, nie wiem, jakie tam był ISO wtedy w Madrycie. Czyli musiał być plac, katedra, ayuntamiento i tak dalej. No i do dzisiaj place główne są jakby głównymi. Do dzisiaj pełnią tą rolę uroczystą, no bo w końcu tam, gdzie jest pałac prezydencki, ratusz i katedra, no to trudno coś organizować ważnego poza. Oczywiście. No jest oczywiście pomnik niepodległości, stulecia niepodległości. Te kraje generalnie prawie w tym samym czasie uzyskały niepodległość, wywalczyły ją od korony hiszpańskiej, czy to mniej więcej 1830 rok i circa lata okoliczne. Zresztą te państwa nie powstały tak, jak one w tej chwili są, bo były koncepcje, żeby w zasadzie tak jak Brazylia
jest jednym krajem, prawda? Tak. Mogła się rozpaść, ale jest jednym krajem, no to żeby stworzyć taki jeden kraj, ale hiszpańskojęzyczny. No ale to nie przeszło. Także mamy kolumnę. Ciekawostką jest taka, że poniżej tej kolumny taki lew jest zraniony strzałą, schodzi. Ten lew reprezentuje koronę hiszpańską, ma strzałę w boku. Ta strzała tak bardziej pasowałaby w zadzie. No generalnie elegancko się zachowali i nie zrobili. No klasę strzał. Trzeba trzymać. Klasę trzeba trzymać nawet na pomniku niepodległości. No i niedaleko znajduje się Pałac Prezydencki. Praktycznie w tych wszystkich krajach, jak jest Pałac Prezydencki, jest gwardia i ona jest ubrana w XIX-wieczne te stroje. Konwenty. No i teraz konwenty to są klasztory. Z tym, że klasztory w Ameryce, zresztą nie tylko południowej, pełniły rolę bardzo szczególną, cywilizacyjną. I to dotyczy Ameryki i południowej, i północnej. To jest klasztor, który jest początkiem zajmowania terenu przez Hiszpanów. Inaczej mówiąc, oni docierali do tereny no nie na bezludne, tylko zamieszkałe przez Indian i Indianie się nie liczyli. Ale no, liczyły się inne państwa kolonialne. Rozumiem. Więc żeby zaznaczyć, że ten teren jest nasz, czyli niejako go po hiszpańsku obsikać, budowano konwent, który tak, na pewno był klasztorem, ale zarazem i biblioteką, i szkołą? Zakładem produkcyjnym, szkołą, hotelem, często i garnizonem. Rozumiem. Czyli takie rdzeń i wokół tych konwentów często powstawały miasta. Na przykład dlatego wiele miast nosi nazwę świętego od konwentu. I te klasztory to są klasy UNESCO, one są wszystko XVI-wieczne, pięknie zbudowane, pięknie zachowane. No miasto zostało oszczędzone przez pożary i jakieś trzęsienia ziemi. W takim stopniu, że jest to bardzo jednorodne. Campana, Jesus, tak? Kampania. To jest kwestia wymowy hiszpańskiej. Kościół jezuicki, który sam w sobie jest zabytkiem klasy UNESCO. To kolejnym. Znaczy, kolejnym. W Quito. W Quito, które jest. W kraju trzeciego świata. Sam kościół jest skarbem. Jednorodny, nigdy nie przebudowywany. Natomiast główna niesamowitość tego kościoła leży wewnątrz. Jest to chyba najbardziej ozłocony kościół na świecie. To znaczy, że Ekwador ma jakieś duże pokłady złota, czy to Hiszpanie? Słuchaj, no Hiszpanie przecież zrabowali Inków, a Inkowie złoto akurat mieli w bród. Z wielu, kiedy ja pierwszy raz czytałem o tym kościele, z informacji wynikało, że na złocenia wnętrz zużyto 6 ton złota. 6 ton złota to jest poważny. Brzmi tak nierealnie wręcz. Aż dreszcze przychodzą. 6 ton, teraz widzisz te sztaby, te. Wiesz, i teraz jak nawet do niektórych. 6 tysięcy kilogramów złota. O takiej. No tutaj sobie, kilogramową sztabę złota, tak. I teraz 6 tysięcy tak, takich sztab. Tak, tak. I wiesz, ja to mam w albumie, taki pierwszy, który kiedyś dostałem, pierwszy, z którym jakby podróżowałem, tam pisze o 6 tonach. Inne materiały w internecie też ci podadzą właśnie te tony. Natomiast inne są ostrożniejsze, bo tak na zdrowy rozum, Ola, złoto da radę wyklepać do przezroczystości. Jak nawet nałożyć 6 ton złota? No tak. Tam nie wolno robić w środku zdjęć, więc ja mam 2 zdjęcia tak spod pachy, żeby pokazać. Nielegalne zdjęcia. Nielegalne. Więc wszystko dla dobra programu. Tak, jakby mnie złapali, to bym się tłumaczył telewizją Max. I no faktycznie tam nie ma miejsca, które nie jest pozłocone, tylko słuchaj, nie trzeba takich ilości złota do pozłoty. No tak, no tak. Są kopuły jak w katedrze Isajakowskiej, inne kopuły. Ale to jest chyba jakiś ewenement zupełnie, chyba nie ma innego miejsca na świecie. Nie ma, słuchaj, więc ja nie, do tej pory nie wiem, czy to chodzi o 6 ton, czy o 60 kilo może. No właśnie. Logika by mówiła, że 60 kilo i tak starczy na wyzłocenie, tak? Jeżeli chodzi o PR i taki powiedzmy advertisement, to no 6 ton naprawdę złota robi wrażenie dla samego kościoła. Ekwador nie jest miejscem jakby turystycznym ze względu na architekturę, bo to jest raczej najczęściej miasto wypadowe do parków narodowych, wulkanów i na Galapagos, ale absolutnie nie można Quito pominąć w swoich peregrynacjach. Drodzy Państwo, jeżeli uda Wam się kiedykolwiek
polecieć do Ekwadoru, to oczywiście Ekwador to nie tylko Galapagos, a o Galapagos też będziemy mówić w kolejnych odcinkach, ale to też stolica, do której naprawdę warto zajrzeć i przynajmniej dzień, jak nie dwa, albo trzy właśnie w Quito spędzić. A naszą podróż przez Ekwador dziś rozpoczęliśmy i będziemy także kontynuować w kolejnych odcinkach. Moim Państwa gościem był Robert Nawrocki. Bardzo dziękuję, Robercie. Dziękuję. I zapraszamy na kolejny odcinek za 2 tygodnie. Do zobaczenia.